Święta Cecylia jest patronką muzyki kościelnej i chórzystów. Jej wspomnienie obchodzone jest 22 listopada. Sylwetkę jednej z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego przybliżył zebranym dyrektor Kościelskiego Domu Kultury. Patronka dzisiejszego wieczoru jest osobą niezwykle tajemniczą. Święta Cecylia wcale nie zasłużyła się pięknym śpiewem, nie zasłużyła się grą na jakimś wybitnym instrumencie. Była męczennicą. I to była męczennica jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Trzeci, drugi wiek to jeszcze bardzo agresywna polityka wobec chrześcijan i ona jako taka została pojmana wraz ze swoim mężem, któremu wcześniej powiedziała, że chciała pozostać do końca życia w czystości. Mąż namówił jeszcze swojego brata, który był pretorianinem cesarskim. Jeszcze multum ludzi się nawróciło i te piękne czyny stały się powodem tego, że dzisiaj mówimy o świętej Cecylii jako o patronce tego wszystkiego, co Bogu się podoba, śpiew ponad wszystko. Jako pierwszy wystąpił rezydent Kościoła Świętej Trójcy, chór imienia Świętej Cecylii. Jego dyrygentem oraz kierownikiem jest organista tej świątyni Leszek Borowicz. W programie pojawiły się utwory Bacha, Nowowiejskiego, Beethovena i Verdiego. Na organach zagrał Maurizio Conca. Wystąpiła również orkiestra Amol pod kierownictwem Łukasza Krapkowskiego.